jestem strasznie upośledzony pod tym względem. Jak ludzie mówią mi o tych obiektach. To i tych średnicach wszystkich, to no niestety czas. Czarna masa. Hej Adrian, witam ciebie. Diablo cię nie lubi, dlatego nie chce zagrać. Myślisz? Graliśmy kiedyś w teamie nawet turniejowym, fejmach i tak dalej. Się dogadywaliśmy nawet chyba. Nie przesadzasz trochę może? Nie wiem, może tak być, ale... Czy ja wiem? A te pojedynki jeden na jeden są ciekawe. Bo tak. Zwykle w tych pojedynkach 1 na 1 dostałem od sojusznika. Dostałem pocisk od sojusznika. Kolega napisał Elo Multi, a wcześniej do mnie strzelił. Jak wy byście zareagowali? Ładuj hajek. I kawał na strzał, padł. Strzel go z i napisz mu Elo. Krzysztof Gogu, mogę zagrać z tobą Pluton mój nick, KRZ, YS. ZTOF 317, 5 zł. Strzelić z liścia. Oddaj mu. Nie, tego nie mogę zrobić. Ja sobie pomyślałem o tym. Że teraz jest tyle osób, co... shotują, to jest, potem byłyby jakieś akcje do Wargamingu, by to ktoś wysłał, by jeszcze mnie zbanowali. I konto, nie, ja już o tym myślałem. Ja się boję, te shoty... To jest trochę wszystko problem, bo jest się cały czas na celowniku tak naprawdę. Zaraz potem ktoś... Tak, obiorę ci kurwa, chodź! To wyślę do WG i co będzie? I co powiem, że no do mnie strzelił i chciałem mu oddać. I ktoś myśli, że WG powie... Nic się nie stało, nie, nic się nie stało. Już nieraz tak było, że znana osoba dostała bana za coś, bo coś odwaliła. Ja nie, dlaczego nie dostaję bany? Dlaczego nie dostałem nigdy bana zasłużonego, mi zdejmowali bany? Bo ja nie robię nic ludziom, żeby ich wkurzać, po prostu. Tu, staram się być miły. Nie przycinam gry. Dlatego jak dostaję bany, to nawet mi zdejmuje WG, a potem przepraszają jeszcze, kurna. No bo po prostu ja nie psuję innym gry raczej, tak mi się wydaje, staram się przynajmniej. Coś mi się wydaje, że ten stream cię mocno ogranicza. Nie rozumiem. Bez streama byś strzelił, czy nie? No nie, bo też mógłby ktoś zrobić powtórkę i co, i ty myślisz, że co? No w sumie. Ja już, a wiesz, a ci powiem coś, to jest złe. Nie powinno się takich rzeczy mówić jako znana osoba w świecie, na przykład tutaj naszym, bo ktoś powie, że a, pewnie kiedyś tak robił, ale kiedyś oddawałem. Kiedyś to były moje początki w
ta inaczej wygląda, to patrzyłem kiedyś, oddawałem ludziom. O, dobra, pista skupiona. Zabrakło mi HP właśnie, powiem ci szczerze. Wiesz, zabrakło mi HP, bym przeżył. Ale ten pan na dy i tak dalej uznał, że niestety woli przegrać. Znowu zmieniłeś temat, dokończ myśl o walkach 1 na 1. Nie wiem, kogo mam zaprosić do starcia 1 na 1. Nie wiem kogo. Powiedz, kogo proponujesz i będziemy działać. Bazonik Mult zagra z Challengerem i czy warto w niego iść 5 zł? No ale ten jest mój. Serdecznie dziękuję, Bazonik. Czy warto kupić i iść w Challengera? Tego, ale normalnego, nie TDK. Nie TDK, tylko tego normalnego, którego nie ma tutaj. Powiem ci, że z Challengerem jest taki problem, że to jest linia TDK-ów. Lubisz TDK-i? Jeśli tak, to ci się spodobają te pojazdy. Bo Challenger jest po buffie fajny. Charioter jest spoko, Konu jest spoko, EV jest spoko, lodówka. Tylko to są TDK-i. No, TDK-i są specyficzne do kampienia raczej. A te szczególnie są. Albo bardzo dynamiczne jak Charioter, albo lodówka, która musi być z daleka i z ukrycia strzelać. Bo z bliska to ginie w tempie ekspresowym. Skorpiona zaraz poprawię. A Challengera to ja musiałbym kupić, ile to kosztuje? O panie, 1 400 000, ja mam 400 000. To jeszcze 1 000 muszę zarobić. Sanki. O, i to jest ciekawy pomysł. To jest bardzo ciekawy pomysł. Sanki to jest dowódca. Zjadły. Grał w Prolidze. No chyba to, co im bryła opierdoliła z miski. Bo im daje, kurwa, na dworze, jak latają. Nie. Nie. No to teraz chwiluj, czy jest. Jakbyśmy wygrali, to byłbym zdziwiony. Przez nas czy dla nas? Tak. I tak. Interpretuj to dwuznacznie. Często to prosicie, ja po prostu się zgadzam, bo mi to nie przeszkadza. Była wiadomość, wygraliście. Gdybyś mogła, to byś się do Grybalskich chyba tak, nie? Teleportowała, kurwa, na cały czas. Żeby tam przesiedzieć.
metr, więc wiesz, nawet bez goda by przebiło. Mas 1. Potrzeba około 30 penetracji, aby zniszczyć IC-7. W mega dogodnej sytuacji. Dadek! Najbardziej znany subskrybent. Najbardziej znany subskrybent. No nie, najbardziej znany to chyba jeszcze nie. Już jest na dobrej prostej. Świetny mikrofon ma! Najbardziej znany z radiowego głosu. Przyjemny, pozdrawiam, 5 złotych. Ma świetny mikrofon. No to już jest jakiś pozytyw. Bardzo duży. Zagra japońskim Chigo? Co to, panie? Plaku albo i kisiczek. No, jednak są... Wybacz, Dadek, bardziej znani. Jeszcze musisz o ten no, tytuł... No, ja się z tym zgadzam. Bez problemu. Jeszcze... Ja bym z Dadkiem mógł zagrać, wiecie na czym? Na foszach B. Masz fosze B, czy sprzedałeś? Oczywiście, że sprzedałem. Dobra, nie chcę grać z tobą, bo ty nie masz czołgów. Jak możesz sprzedać wszystko, co ty masz? Ty nie masz chyba nic. Przyznaj się, co ty masz tak naprawdę? Teraz? Z czołgów nie premium? Powiedzieć ci, co mam w garażu? No. WZ-ka i Super Conquerora. Serio? I nic więcej? No. To niezły gracz. Niezły gracz. Ale to ze mną mógł być tytuł o sprzedawaniu czołgów jakiś. Tak, o! Sprzedał najwięcej czołgów premium World of Tanks. Ile czołgów z premium sprzedałeś tak na oko? No, ciężko policzyć. Byłoby ponad 20? Spokojnie. 30? Myślę, że coś koło 30, no. Ale widzowie by cię zjedli w komentarzach za ten tytuł. Mi to nie przeszkadza. Wiem, ale... Jest taka teoria, że po prostu ludzie nie mogą tego zrozumieć, jak można sprzedać czołg premium po prostu. Ja wiem, jak to jest, że reagujemy pod wpływem chwili albo też... Mamy inne premki, więc po co nam jakieś dziadostwo? Ale no mimo wszystko ludziom jest szkoda tego, no i ja się nie dziwię, bo sam czołg w premium nie sprzedaje nawet jak się na nie wkurzę, ale czasami mam ochotę, jakbym mógł potem je odzyskać. LOL? To bym jest... Ze mną to musiało być największy Janusz biznesu World of Tanks. O! O, ale tytuł świetny masz. Tytuł świetny. Tylko byłoby, że clickbait. Wtedy. No. Bo musielibyśmy mieć dowód, ile jakby na tyle serwera, ile sprzedałeś. A tylko sprzedajesz podarunki. Też te, które odkupiłem, czy nie? No tak, no ile razy sprzedałeś dany pojazd? Jestem to w stanie mniej więcej policzyć. Więc zaraz będę próbował. Wyższa matematyka, moi drodzy, będzie... ...wygrana zaraz. Ja sprzedałem kiedyś kartofla. Przyznaję się. I tetracha. I oba pojazdy mam z powrotem, bo dostałem po prostu je... ...przez kontakt z WG. Za którąś tam wiadomością udało się je odzyskać. Miała być dobra bitwa z Skorpionem. No i to nie jest mega dobra bitwa, ale miała być dobra. I teraz pytanie, co to znaczy dobra dla mnie?
i dla ciebie. Powiem tak, druga klasa 3000. Tysiące sto, 1005 bazowego XP, to jest duży kaliber, to jest znośna bitewka, wydaje mi się. Cześć Skonda, witam ciebie. Słuchaj, gramy... Ło, ile 4 bitwy na raz. Słuchaj, wygraliśmy z Fame'em, z Legendami, a z tymi parówami Simp też. No to ładnie. 3-3. Które mamy miejsce w kampanii? Idę zobaczyć. A ci powiem, będę mógł odpowiedzieć potem, jak się kampania skończy. Byłem czołową postacią w klanie. 0 zagranych bitew. Doprowadził swój klan na szczyt. Wygraliśmy z Fame'em. Wow, Simp. Kurde. Ładnie. Dziwna akcja jest. Dziwna akcja jest, ziomuś. Jest dziwna akcja. Coś się zepsuło. Coś... Mamy miejsce numer 348.
Dziękuję.